Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Tak szybko, w pierwszym odruchu przychodzi nam odrzucić kogoś, bo do nas nie pasuje, bo ma krzywy nos. Powodów zawsze jest wiele. Jezus patrzy na każdego z nas nieco inaczej. On potrafi w każdym człowieku dostrzec jakieś dobro, jakieś ukryte piękno. Od kilku lat piszę ikonę. To doświadczenie nauczyło mnie, że jest coś, co przysłania wszelką brzydotę. Kiedy patrzę na swoje zrealizowane prace, jestem z nich zadowolony. Jakbym nie widział drobnych uchybień, krzywych kresek. Tak mają wszyscy. Na jednej z wystaw zobaczyłem nowo upieczonego artystę, dumnie podnoszącego czoło w zachwycie nad swoimi bohomazami. Praca mi się zupełnie nie podobała. Była jak praca dziecka z podstawówki, ale on z niej był dumny. Wtedy zrozumiałem, że moje bohomazy też ktoś inny mógłby skrytykować. Każdy z nas patrzy na wyroby swojej ręki z perspektywy trudu i wysiłku, jaki włożył w ich powstanie. Wyobrażam sobie, że Bóg ma podobnie. On patrzy na ten nieudany, potworkowaty obraz siebie we mnie i nim się zachwyca, bo wie, ile trudu go kosztowało doprowadzenie mnie do tego stanu, w jakim jestem teraz. Bóg naprawdę potrafi się zachwycić mną, zobaczyć we mnie to, czego ja nie potrafię zobaczyć w samym sobie i w innych. Kiedy dziś po tej medytacji stanę przed lustrem, uśmiechnę się do siebie samego i powiem sobie, że Bóg tak pięknie mnie stworzył i chociaż nie wiem do końca, co On we mnie widzi, to jednak jestem szczęśliwy, że On mnie tak mocno kocha i nadal widzi we mnie swoje dziecko. A potem zacznę się uczyć dostrzegać dobro i piękno u innych ludzi. Będę patrzył na innych oczami Boga, starając się w nich dostrzec oblicze najwyższego artysty.